Interlagos to historyczny tor. Tor, który w przeszłości był świadkiem wielu niezwykłych momentów, od choćby wyścigów decydujących o tytułach mistrzowskich, czy też łzawych pożegnań. Jeżeli chodzi o pożegnania, było jeszcze odrobinę za wcześnie, jeżeli chodzi o tytuły, wszystkie zostały rozdane, a mimo tego oglądaliśmy fantastyczny spektakl. Spektakl, w którym wielu kierowców chciało odegrać rolę tych pozytywnych bohaterów, udało się naprawdę nielicznym. A to wszystko działo się w atmosferze takiego polowania na czarownicę, polowania, które nadal trwa. I o tym wszystkim porozmawiamy sobie w kolejnym, nieco spóźnionym wydaniu magazynu Achapadoku, więc tradycyjnie nie oddalajcie się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest czwartek, 21 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Dzisiejsze wydanie zaczynam od przeglądu włoskiej prasy, tak jak wspomniałem we wstępie, nieco spóźnione to wydanie, nieco spóźniony ten przegląd, bo to jest przecież poniedziałkowa włoska prasa, ale dawno tego elementu nie było i zastanawiałem się, jak Włosi zareagowali na ten kolejny kontakt pomiędzy kierowcami Ferrari. Na początek słowo na temat samego kontaktu, do którego doszło pomiędzy dwoma czerwonymi samochodami. Obie kierowcy wyłączyli się z rywalizacji. Brakowało naprawdę niewiele, by udało się kontynuować obu kierowcom rywalizację, by udało się uniknąć tego, co widzieliśmy na torze. No i tutaj bezpośrednio po wyścigu wskazałem na Sebastiana Vettela jako kierowcę winnego sprowokowania tej całej sytuacji. Choć Charles Leclerc nie jest bez winy. Obaj panowie reprezentują jeden zespół, obaj mają logo Ferrari na piersi i obaj powinni nieco bardziej odpowiedzialnie podchodzić do tego, co robią na torze. Niestety dla Ferrari po raz kolejny się nie udało i tutaj Sebastian Vettel wykonał ten swój już chyba taki firmowy manewr, bardzo łagodne, bardzo delikatne spychanie innego kierowcy z toru. No, nie ma znaczenia, czy robimy to łagodnie, czy robimy to w taki bardzo agresywny sposób. Zepchnięcie z toru to jest zepchnięcie z toru. I ten manewr, ten ruch jest bardzo ewidentny. To widzieliśmy już w przeszłości. Takie sytuacje Sebastianowi Vettelowi się zdarzały. I gdyby nie te dziesiątki ujęć, gdyby nie te wszystkie kamery, które mamy do dyspozycji, trudno by było ocenić ten manewr tak naprawdę dokładnie, ale i Charles Leclerc nie jest bez winy, tak jak powiedziałem. On w momencie, kiedy jego partner zespołowy wyszedł lekko przed jego samochód, powinien być bardziej świadomy tego, co się wokół dzieje. Sędziowie odstąpili od orzekania o winie w tej sytuacji. W takich sytuacjach rzadko sędziowie wchodzą w zespół, zostawiają to wszystko właśnie szefostwu zespołu, aby ono zadecydowało, aby ono wyraziło swoje zdanie. I tutaj Mattia Binotto bardzo, myślę, przytomnie, bardzo sprytnie odwołał sesję medialną, nie zajął żadnego stanowiska, powiedział, przedyskutujemy to wewnątrz. Za to chwalił go chociażby Nico Rosberg, który powiedział, że to jest przykład lidera, który chce te wszystkie konflikty załatwić ze zamkniętymi drzwiami. Binotto nie pozwolił, żeby media rozszarpały jeszcze mocniej Ferrari na torze. Te media nadal próbują, ale Mattia Binotto odebrał im bardzo taką dogodną możliwość, żeby ugryźć jeszcze mocniej włoski zespół. A wiemy, że są pewne sympatie, jeżeli chodzi o prasę, są antypatie. Binotto to jedną dobrą decyzją wszystko uciął. A teraz przechodzimy właśnie do włoskiej prasy i poniedziałkowa La Gazzetta krzyczała na tej głównej stronie Rapirata, co znaczy po prostu głupota. No i trudno się z tym nie zgodzić, ale co jeszcze La Gazzetta pisze o tej całej sytuacji? No pisze czerwone harakiri. Kontakt Vettela i Leclerca byłoby niewłaściwie winić Ferrari za to, że pozwala swoim gwiazdom się ścigać według ustalonych wcześniej zasad, ale mając pod dachem dwóch samców alfa oznacza, że musisz się spodziewać takiej sytuacji. Więc widzimy, że włoska La Gazzetta nie zrzuca odpowiedzialności za to na kierowców, bardziej sugeruje, że coś nie gra, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o prowadzenie tego zespołu. Myślę, że delikatna igiełka wbita w Mattie Binotto. A co pisze La Stampa? Katastrofa Ferrari w Brazylii. To nie pierwszy raz, kiedy Vettel i Leclerc sprawiają kłopoty na torze. Jak teraz będzie wyglądała ich relacja? I to jest bardzo ciekawe. No, w perspektywie mamy rok 2020, ten ostatni wyścig. Tutaj na pewno nic wielkiego się nie wydarzy. Mattia Binotto powiedział, że dobrze, że teraz, a nie w 2020 ustalimy nowe zasady. No jest to pewien pozytyw wyciągnięty z tej trudnej sytuacji, ale nie będzie tak łatwo tam naprawdę. Jest bardzo, bardzo gorąco. Tutto Sport. Znowu, katastrofa Ferrari. Binotto musi teraz poradzić sobie z rywalizacją, która przybrała obraz otwartego konfliktu. Leclerc nie uznaje hierarchii,
i zdestabilizował królestwo Fetela, który stracił w tym roku poczucie bezpieczeństwa i popełnił wiele błędów. I rzeczywiście o tym mówili już ludzie, którzy znają Ferrari bardzo dobrze od lat. O tym pisał Leo Turini i wielu specjalistów od właśnie włoskiego zespołu, od tego włoskiego rynku. Oni mówili, że Charles Leclerc wszedł w ten zespół i rozsadził go od środka. Pokazał talent, pokazał wolę walki, pokazał wyniki na torze. Już jest tegorocznym rekordzistą, jeżeli chodzi o wygrane sesje kwalifikacyjne. Nikt mu tego rekordu nie odbierze. Ma więcej punktów na swoim koncie niż Sebastian Vettel i naprawdę namieszał w głowie tym ludziom, którzy rządzą w Maranello i teraz trudno wyjść z tej sytuacji. Oni chyba nie byli gotowi na to, że Charles Leclerc tak mocno uderzy od środka w Ferrari, porozkłada to wszystko zupełnie inaczej niż oni to przewidywali. Sebastian Vettel, będąc pod presją, popełniał kolejne błędy, co widzieliśmy te 12 miesięcy, czy już nawet 14 miesięcy Sebastiana Vettela. To są kolejne błędy. Błędy, z których Sebastian Vettel nie wyciąga odpowiedniej nauki, moim zdaniem nie wyciąga nauki, jak na czterokrotnego mistrza przystało. Corriere dello Sport, Ferrari eksploduje, Vettel i Leclerc wpadają na siebie, są porażki, które zamieniają się w największy koszmar i to właśnie ma być ten największy koszmar. Maranello ma właściwy samochód, dobrych kierowców, ale nie ma mocnego zespołu i znowu nie ma winy kierowanej czy to do jednego, czy to do drugiego kierowcy. Próba obarczania za to wydarzenie, raczej sugestia, że zespół musi zrobić lepszą robotę, musi lepiej to zorganizować od środka, żeby ci kierowcy dali z siebie wszystko, a jednocześnie nie dochodziło do sytuacji, kiedy niszczą tą fantastyczną pracę zespołu jednym niemądrym ruchem. I La Repubblica, wojna domowa w Ferrari. Smutny brazylijski karnawał dla Maranello. Verstappen zwycięża przedostatni Grand Prix sezonu, a Vettel i Leclerc toną. Ta rywalizacja może prowadzić do poważnych konsekwencji w 2020 roku. To, o czym mówił Mattia Binotto. Przed 20 musimy zrobić coś, żeby obaj panowie zaczęli zachowywać się odpowiednio na to, żeby wiedzieli, co wolno, a czego robić nie powinni. No, myślę, że na ten moment oni już dobrze powinni wiedzieć, czego na to, że robić nie wolno, mimo wszystko te sytuacje się zdarzą. To pokazuje, że jest ogromne ciśnienie. Tutaj ciekawą rzecz powiedział Peter Windsor w swoim podsumowaniu wyścigu. On powiedział, że dla Vettela ten manewr Leclerca to był taki trzeci, który trochę go ośmieszył, który pokazał, że jest podatny, że można łatwo sobie z nim poradzić na torze i to były dwa manewry w wykonaniu raz Hamiltona, Verstappena, a potem właśnie jeszcze partner zespołu dołożył swoje i to było za dużo dla Sebastiana. On się zagotował i on musiał bardzo szybko po tym, jak został wyprzedzony, pokazać, że to jeszcze nie wszystko, co ma do powiedzenia. No i skończyło się i jak się skończyło. I ta rywalizacja Ferrari, to co się dzieje wokół Ferrari, może mieć też duży związek z tym, co dzieje się na zapleczu, z tymi wszystkimi technicznymi sprawami. Tutaj myślę, że nie ma przypadku, że pewne wypowiedzi, pewne sugestie pojawiają się właśnie teraz, czy pojawiły się kolejne po tym trudnym dla Ferrari wyścigu. To jest kolejny cios zadany Ferrari. Cios związany z tymi rzeczami technicznymi, z tą kontrolą przepływu, z tymi wszystkimi sugestiami, że Ferrari gdzieś oszukuje i weekend wyścigowy, który za nami, przyniósł nam kolejną dyrektywę, która zamyka możliwość, czy precyzuje, definiuje, że nie wolno dostrzykiwać do wlotu powietrza żadnych palnych substancji. Mowa tutaj o dostrzykiwaniu, czy to z samego wlotu, czy gdzieś z interkulera, czy dodatkowo z okolic systemu ERS. Tego robić nie wolno. Tu już wiadomo było od wielu, wielu miesięcy, a może nawet lat, że tego robić nie wolno. FIA, chcąc uciąć wszelkie spekulacje, pisze to wprost, zamykając i kolejne luki, i kolejne szare strefy, czy tam szarych stref raczej nie było w tym obszarze, i zamykając też usta tym, którzy najgłośniej krzyczą, że Ferrari oszukuje. FIA nie chce i Liberty Media nie chce wokół tego sportu takich afer, takich sugestii, bo to wygląda bardzo źle, szczególnie w momencie, kiedy negocjujemy nowe kontrakty, a Ferrari nie jest do końca przekonane, czy chce iść w rok 2021 i teraz w tym tygodniu pojawiła się kolejna informacja odnośnie kolejnej dyrektywy. Dyrektywy, która ma wkrótce wprowadzić do użycia dodatkowy czujnik przepływu paliwa. Drugi czujnik. Po weekendzie wyścigowym, który za nami, FIA miała zatrzymać, miała zabezpieczyć do badań części układu paliwowego trzech zespołów. Zespołu Ferrari, zespołu Alfa Romeo, czyli zespołu satelickiego, zaopatrywanego przez Ferrari w jednostki napędowe. I trzeciego zespołu na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest jednostka Hondy, nie wiemy, czy to jest Red Bull, czy to jest Toro Rosso. I te elementy mają zostać poddane bardzo dokładnemu
badaniu wyników raczej nie ujrzymy, czy wyniki raczej nie ujrzą światła dziennego. I ciekawostka, tutaj też jest sugestia, że w przeszłości takie badania były wykonywane wielokrotnie, ale nigdy publicznie media o tym się nie dowiadywały, nigdy to nie wychodziło publicznie. To wyszło z niemieckiego Automotor und Sportu i to jest to, o czym mówiłem, że rywale nie próżnują, rywale uderzają w Ferrari, być może Mercedes. Pewne informacje przekazał bardzo zaufanym dziennikarzom z Automotor und Sportu. Nie pierwszy zresztą raz takie informacje pojawiają się na łamach niemieckiej prasy. Oczywiście to jest tylko sugestia, to jest tylko przypuszczenie. No i Ferrari po raz kolejny będzie musiało się tłumaczyć z tego, że nie jest wielbłądem. No i rzeczywiście ta moc pochodzi stricte z jednostki, tam żadnych dodatkowych trików nie zastosowano. Jeżeli chodzi o tą dyrektywę dotyczącą kontroli przepływu czy drugiego czujnika przepływu, ma być to bliźniacze urządzenie, natomiast skonfigurowane w nieco inny sposób, tak aby tylko FIA miała dostęp do sposobu taktowania tego urządzenia, żeby zespół nie wiedział, jaka jest częstotliwość wykonywania tych odczytów, czy jaki jest ten impuls, który powoduje, że te odczyty są wykonywane, jaka jest. Tak naprawdę można będzie oba czujniki nieco inaczej skonfigurować, aby ta możliwość dostrzyknięcia czegoś w momencie, kiedy oba nie pracują, została wyeliminowana w zasadzie do minimum. Jeszcze jedna kwestia, którą muszę wyjaśnić tutaj, dziękuję Jackowi, stałemu widzowi kanału, że w magazynie GP Confidential pojawiła się informacja, że informacje są odczytywane przez ten czujnik przepływu tylko raz w trakcie sekundy. To nie jest prawda. Te czytniki pracują z częstotliwością 2,2 kHz, 2200 odczytów. To możecie przeczytać w specyfikacji czy w homologacji, którą FIA wystawia tym urządzeniom. Natomiast raz na sekundę informacja skumulowana o przepływie jest zapisywana do urządzenia. To urządzenie jest zdolne do wykonywania pewnych operacji w locie i dopiero po jednej sekundzie takiej kalkulacji tego przepływu, informacja o skalkulowanym przepływie w trakcie sekundy jest zapisywana. To wcale nie oznacza, że te odczyty są wykonywane raz na sekundę i tak jak odpisałem Jackowi, tak również powtórzę. Gdyby te odczyty były wykonywane raz na sekundę, to mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie mamy bramę wjazdową na posesję, ale nie mamy wokół ogrodzenia, można było spokojnie przejść obok. Moim zdaniem to jest po prostu niemożliwe. Zresztą dokumentacja czy lektura dokumentacji technicznej poświęcona właśnie temu procesowi homologacji czujników pokazuje jasno 2,2 kHz, 2200 odczytów na sekundę. Tyle na temat Ferrari i tej całej sprawy. Myślę, że to jeszcze będzie trwało. Tu polowanie na czarownicę, to co robi Red Bull, to co robi Mercedes i to co robi FIA, żeby ugasić ten pożar, potrwa jeszcze chwilę. FIA chce zamknąć usta absolutnie wszystkim, chce, żeby ten temat odszedł w zapomnienie i żebyśmy skupili się na innych aspektach rywalizacji. A teraz Red Bull i Honda. Powiem Wam, że byłem pod wrażeniem tego, co robi i Red Bull i Honda. W zasadzie wszyscy w tym zespole wykonali taką robotę na miarę Mercedesa. Szwajcarska precyzja. Max Verstappen spisywał się rewelacyjnie. Alex Albon dotrzymywał mu kroku. Oczywiście ten dystans nadal jest i w kwalifikacjach i w wyścigu. Honda przygotowała fantastyczną jednostkę. Świetnie spisali się również mechanicy. Nowy rekord, jeżeli chodzi o czas obsługi zmiany opon. I kolejna rzecz, w takim trudnym wyścigu, wyścigu, gdzie dzieje się bardzo dużo, ogromną rolę odgrywają ludzie, którzy są odpowiedzialni za strategię. Hanna Schmidt to jest ta dziewczyna, która pojawiła się na podium, która odebrała trofeum w imieniu zespołu i to właśnie jej decyzja. Nieoczywista ta decyzja, żeby ściągnąć Maxa Verstappena, mimo że miał przewagę pozycji na to, że dać mu kolejny komplet nowych opon, by on ustawił się za Lewisem Hamiltonem, by on atakował. No to było coś, co zapewniło Red Bullowi zwycięstwo, co pozwoliło mu zdominować ten cały wyścig, a Max Verstappen, mając do dyspozycji te nowe opony, poradził sobie z Lewisem, znowu wypracował sobie bezpieczną przewagę. Trzeba naprawdę pochwalić Red Bulla za to, co robi, ale też trzeba pochwalić Hondę za tą jednostkę napędową, szczególnie ten końcowy pojedynek, ten ostatni sprint pomiędzy Hamiltonem a Gaslym pokazał, że tej mocy w jednostce Hondy jest tyle samo, a może nawet więcej niż w Mercedesie. Do Mercedesa jeszcze dojdziemy, bo ten weekend wyścigowy też nie był dobrym miernikiem formy samego Mercedesa. Wspomniałem o Gaslym i chciałbym parę słów na temat Pierre'a Gasly'ego teraz powiedzieć, bo on spisał się ten weekend bardzo dobrze. Nie mówię tylko o niedzieli, ale mówię również o tym, co zrobił w piątek, zrobił w sobotę. Bardzo dobre kwalifikacje, on ustawił się bardzo wysoko.
na starcie tego wyścigu, no i potem wykorzystał te wszystkie błędy, te wszystkie potknięcia swoich rywali. Dzięki temu zameldował się na drugiej pozycji. Ogromna radość. No i on kolejny raz powiedział, że to dzięki temu, jaką atmosferę ma wokół siebie, jak zespół mocno go wspiera. I to jest ta różnica między Red Bullem a Toro Rosso. W Red Bullu pewnie jest chłodno, pewnie jest nastawienie na wyniki. Jeżeli tego wyniku nie ma, od razu są grymasy i niezadowolenie. Tutaj fantastyczna praca całego, również całego zespołu i ogromna, ogromna radość z tego historycznego wyniku i dla samego kierowcy i dla zespołu, który no, nie znał czy nie zaznał smaku szampana przez no, ostatnie miesiące tak naprawdę, bo musimy pamiętać o tym, że również Daniel Kwiat zameldował się nie tak dawno na podium. Jeżeli mówię o Gaslym, też słowo Albonie, bo Albon mógł być też bohaterem tego wyścigu, podobnie zresztą jak Charles Leclerc, który przebijał się na czoło stawki bardzo szybko, bardzo mocno komentując ten wyścig, no, z podziwem patrzyłem na to, jak Charles Leclerc sobie radzi. Również Albon miał szansę na dobry, dobry rezultat, ale ten kontakt z Lewisem Hamiltonem kosztował go bardzo, bardzo wiele i tutaj jeżeli chodzi o ten kontakt pomiędzy kierowcami, no Lewis Hamilton wziął na siebie całą winę. Bardzo ciekawa rzecz, że Lewis Hamilton nawet nie poszedł do sędziów, przedstawiciel zespołu poszedł do sędziów, powiedział: Lewis bierze wszystko na siebie, przyznaje się do winy. Sędziowie bardzo szybko wymierzyli mu karę. Alex Albon jest bez winy, ale niektórzy mówią, że nieco sprowokował tą sytuację, że otwierając tak mocno tor Lewisowi Hamiltonowi zachęcił go do takiego no, desperackiego ataku. Myślę, że Albon też wyciągnie z tego pewne wnioski i w przyszłości nie będzie tak otwierał mocno drzwi. Winy w tym jego może 1%, ale myślę, że ten 1% da mu bardzo dużo do myślenia, bo ten 1% kosztował go w tym wyścigu no, prawdopodobnie pozycję na podium. 1-2 dla Red Bulla to byłoby coś niezwykłego, dla Hondy na tym torze takim historycznym, budzącym wspomnienia. Również. To nie był najlepszy weekend dla Mercedesa, ale tak jak wspomniałem, to nie jest dobry miernik formy Mercedesa. Jest już po sezonie, jeżeli chodzi o Mercedesa. Mercedes już wszystkie siły przerzucił na rok 2020-2021 i te problemy z samochodem i z jednostką napędową, no musimy zrozumieć, że Mercedes tak naprawdę wziął wszystko i to, że rywale teraz dominują, to chyba nie jest przypadek. To jest, no nie powiem, że celowe działanie. Na pewno wszystkim w Mercedesie zależy na tym, żeby nawet teraz wypaść jak najlepiej, ale już nie ma takiej presji, nie ma takiego nakładu i zaangażowania i myślę, że kierowcy też inaczej do tego podchodzą, choć Lewis Hamilton powiedział, że on dał z siebie wszystko, on zostawił absolutnie wszystko na torze, ale również ten błąd bardzo nietypowy dla niego, taki w stylu Sebastiana Vettela, a nie Lewisa, który bardzo rzadko popełnia błędy, to może być wynik tego, że już jest pewne rozluźnienie w zespole. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową, niektórzy mówią, że no Mercedes nie wytrzymuje, czy tego planu przejechania całego sezonu na trzech jednostkach. W zasadzie teraz już nie musi, mogą spokojnie gospodarować tą jednostką. Lewis wielokrotnie powtarzał, że mamy mniej mocy, jeżeli weźmiemy pod uwagę Ferrari, Hondę i Mercedes, ale to wszystko może być pewna chłodna kalkulacja. Skręcamy silniki, żeby już nie korzystać ewentualnie z kolejnej jednostki. Lewis miał problemy z baterią w swoim samochodzie, miał problemy z temperaturami. Temperatury to też był problem Valtteriego Bottasa, ale ostatecznie powodem nieukończenia przez niego wyścigu był spadek ciśnienia oleju i tutaj Andrew Shavlin w materiale podsumowującym weekend wyścigowy Mercedesa powiedział, że oprogramowanie, systemy bezpieczeństwa zadziałały w odpowiednim momencie. Ta jednostka została wyłączona, kiedy parametry osiągnęły to krytyczne położenie, więc być może jednostka przetrwała i będzie możliwe z niej ponowne skorzystanie, a jeżeli nie, no pewnie Mercedes będzie musiał sięgnąć po kolejną jednostkę, ale myślę, że wszyscy chcieliby tego uniknąć. Jeżeli chodzi o Mercedesa, to zastanawiają też takie pojedyncze wypowiedzi zarówno Lewisa Hamiltona, jak i Toto Wolffa, jak i to, co pojawia się wokół. Lewis mówi, że negocjowanie nowego kontraktu może być trudne, bo wszystko zależy od tego, co zrobi Toto Wolff. Toto Wolff ma mieć propozycję, żeby objąć stanowisko szefa całej Formuły 1. Tutaj gdzieś obok pojawiają się głosy, że Ferrari nigdy do tego nie dopuści. W tle mamy również z jednej strony deklarację szefa całego, nowego szefa koncernu Mercedesa, że zostajemy, czy takie deklaracje miały zostać przekazane przedstawicielom Liberty Media. Z drugiej strony Toto Wolff powiedział, że jeżeli odejdziemy, zabierzemy ze sobą jednostki napędowe. Wiemy, że jesteśmy w okresie negocjowania nowych umów komercyjnych, ale te wszystkie sygnały dają mi do myślenia i sugerują, że coś może się wydarzyć wokół Mercedesa, że tam możemy być świadkami jakiejś dużej zmiany.
Nie tak dawno Will Buxton powiedział, że jeżeli potwierdzi się to, co się mówi, to będziemy w ciągu najbliższych 18 miesięcy mieli prawdziwe trzęsienia ziemi. Musimy poczekać, ale Mercedes intryguje, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół niego i jakieś ruchy na pewno tam będą. Jak poważne, musimy my poczekać. A teraz no, dla mnie sama przyjemność. Carlos Sainz, Smooth Operator, po raz kolejny śpiewał, po raz kolejny cieszył się z tego fantastycznego dla siebie i dla zespołu wyniku. Carlos Sainz wykonał niesamowitą pracę, pracę, której wielu może nie doceniać, bo podium oczywiście, ale podium po problemach innych kierowców, ale Carlos Sainz startował z końca stawki, Carlos Sainz ukończył na podium i jako jedyny wykonał strategię na jeden pit stop i powiem Wam, że nie rozumiem tego, jak mógł jechać tak szybko, jak mógł radzić sobie z rywalami, wyprzedzać kolejnych rywali, a jednocześnie dbać o stan swoich opon, żeby wytrzymały do odpowiedniego momentu wyścigu. Oczywiście w drugiej części pomogły kolejne samochody bezpieczeństwa, no ale trzeba było się bronić przed tymi rywalami, którzy mieli za sobą dwie lub trzy wizyty w alei serwisowej. Carlos naprawdę pokazał taką chirurgiczną precyzję, taki... Trochę pokazał nam Sergio Pereza z niektórych wyścigów, który też potrafił bardzo długo jechać na jednym zestawie opon i jednocześnie utrzymywać równe tempo. I patrząc właśnie w czasy Carlosa Sainza, można zauważyć taką dużą regularność. I na pierwszym, i na drugim stincie nie było tam szaleństwa. Była taka spokojna, ale bardzo efektywna jazda, przy tym pokonywanie kolejnych rywali. Naprawdę czapka z głowy przed Carlosem Sainzem. Dobry wynik, być może to podium. Podium nie było tak naprawdę, ale to trzecie miejsce, z którego cieszył się potem cały zespół na podium, coś zmieni w mentalności Carlosa Sainza, że on nabierze jeszcze większej pewności siebie i pokaże nam na torze fantastyczne wyniki. Ale było pewne ryzyko, jeżeli chodzi o Carlosa Sainza. Po wyścigu nieoficjalnie mówiło się o tym, że kilku kierowców jest pod lupą FIA, bo wyprzedzali, inaczej, korzystali z systemu DRS w czasie żółtej flagi i rzeczywiście Michael Masi potwierdził po wyścigu, że 8 kierowców było zagrożonych ewentualną karą, ale taka bardzo dokładna analiza przepisów i tego, co zrobili kierowcy, wskazała, że nie doszło do złamania żadnego przepisu regulaminu technicznego, sportowego, zasad rywalizacji, dlatego że kierowcy, mimo tego, że korzystali z systemu DRS, zwalniali i to bardzo mocno. Michael Masi wspomniał również o takiej pamięci mięśniowej, tak jakby zasugerował, że kierowcy z automatu włączali ten system DRS, po czym go za chwilę wyłączali, mając świadomość, że przecież jest żółta flaga i nie mogą jechać zbyt szybko, więc nic złego tutaj się nie wydarzyło, ale na przyszłość ma być jakiś nowy pomysł na poradzenie sobie z tym problemem, albo system DRS w czasie żółtej flagi będzie wyłączany, ale to myślę, że to już jest kwestia sezonu 2020 i coś w tym temacie da się jeszcze zrobić. Mówiłem o Hanie Schmidt, która odbierała trofeum w imieniu zespołu Red Bulla. Ruth Bascom to jest kolejna osoba, kolejna pani, która pracuje na pitwall, kolejny fantastyczny stratek, z którego usług korzysta zespół Alfa Romeo i to jej strategia również pozwoliła obu kierowcom Alfa Romeo pojechać tak dobry wyścig, czy ukończyć ten wyścig na tak wysokiej pozycji. Zauważcie, że kierowcy Alfa Romeo nie dali się skusić na te kolejne wyjazdy samochodu bezpieczeństwa. I o ile w czołówce Mercedes popełnił błąd, bo uważał, że pozycja na torze jest ważniejsza niż lepszy zestaw opon, nowszy zestaw opon, o tyle w środku stawki było odwrotnie. To utrzymanie pozycji na torze, pozostanie na torze, co zrobili kierowcy Alfa Romeo, było kluczem do sukcesu. To pokazuje, że jak niełatwy do przeczytania był ten wyścig. I dzięki temu posunięciu obaj kierowcy dojechali tak wysoko i Alfa Romeo jest już bezpieczna, jeżeli chodzi o ten dystans do zespołu Haasa. Haas już go, tego zespołu Alfa Romeo nie złapie. Podobnie ma się sytuacja, jeżeli chodzi o zespół Toro Rosso. Toro Rosso uciekło Racing Point i jest tylko 6 punktów za Renault. Kolejny dobry weekend w wykonaniu Toro Rosso i Toro Rosso może przeskoczyć zespół Renault, co dla Renault myślę, że byłoby ogromną tragedią. To co można przeżyć, to przeżyć, ale stracić kolejną pozycję byłoby trudno. A jeżeli chodzi o straty, czy mówimy o stratach, Haas według wyliczeń brytyjskich dziennikarzy, kończąc ten sezon na 9 pozycji, może stracić w przyszłym roku 40 do 50 milionów dolarów z tytułu podziału zysków ze wspólnej kasy FOM. To jest ogromna kwota, to jest naprawdę dużo. Utrata tego finansowania będzie bardzo bolesna i Haas desperacko musi szukać wsparcia i na pewno Haas będzie szukał takiego wsparcia w Polsce, w Orlenie. Wiemy o tym, że te rozmowy trwają, wiemy o tym, że Ginter stanie coraz odważniej mówi, chcemy Roberta u siebie. Na początku to były takie
takie nieoficjalne informacje. Ginter nie chciał zbyt dużo przed kamerami o tym mówić, żeby nie rozbudzać nadziei, żeby nie rozbudzać też polskich kibiców, żeby to wszystko gdzieś zostało załatwione w ciszy. No ale teraz, kiedy Robert czeka z decyzją i Orlen czeka, Haas coraz szerzej rozkłada ręce, ale nie jest to też taki idealny scenariusz. No, czas decyzji nadchodzi. Robert dzisiaj jest w Polsce. Na pewno będą rozmowy dotyczące przyszłości. Jeżeli chodzi o zespół Haasa, no to mówi się o umowie 1 plus 1. Takie informacje oficjalnie zostały przekazane przez przedstawiciela polskiego koncernu i te informacje już gdzieś do mnie dotarły trochę wcześniej. Jeżeli ta się potwierdziła, być może potwierdzi się również ta druga część, z którą miałem jakiś tam mały kontakt, że ten pierwszy rok współpracy z Haasem byłby takim rokiem ograniczonego zaangażowania ze strony Orlenu, ograniczonego zaangażowania finansowego. Orlen byłby partnerem zespołu Haasa, ale nie byłby to partner tytularny. Robert zająłby rolę kierowcy rezerwowego, testowego. Tutaj też myślę, że jest pewne pole do negocjacji, a dopiero kolejny rok, ewentualnie rok 2021, kiedy Robert doszedłby, czy Robert otrzymałby fotel wyścigowy, wtedy Orlen mógłby się zaangażować nawet jako sponsor tytularny. Czy to się wszystko potwierdzi, zobaczymy. Mnie zastanawia to, że od 2 tygodni jest dość duża cisza, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Zarówno z jednej, jak i drugiej strony nie ma żadnych informacji. Zresztą Ginter Stany powiedział, nic się nie zmieniło przez 2 tygodnie, nic nie drgnęło. Myślę, że w końcu ten moment nadejdzie, kiedy trafią do nas informacje. Mnie zastanawia ta druga rzecz. Bardzo cicho jest o tej operacji związanej z DTM-em, czy z inną serią wyścigową, w którą Robert mógłby być zaangażowany. Wiem tylko tyle, że przedstawiciele dwóch zespołów wykonali kilka telefonów do Polski z pytaniem i o Roberta, i o to zaplecze finansowe Orlenu. Więc coś się dzieje w temacie, ale naprawdę jest bardzo mało informacji. Zastanawiam się, dlaczego tu mamy pewien zestaw informacji. Może dlatego, że to ma być główny motor napędowy tej całej operacji marketingowej Orlenu. Choć DTM, patrząc na to, jak rozwija się Orlen, jakie kierunki wybiera, również może być świetną odskocznią, świetną trampoliną, żeby pokazać się szerszemu światu. No, czekam na te informacje, zobaczymy, czy wyścig w Abu Zabi coś nam przyniesie, a jeżeli nie, to tak jak padło już w jednym z wywiadów, być może pod choinkę lub na gwiazdkę. Myślę, że musimy się uzbroić w cierpliwość, a jeżeli wspomniałem Roberta, to kilka słów o Williamsie. To był trudny weekend dla Roberta. Stracona pierwsza sesja, czy pierwsza sesja na ławce. Druga sesja w zasadzie stracona przez ten wypadek, który się przydarzył bardzo szybko. No i tutaj Robert nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Woda na torze, śliskie opony. No tutaj różnie to bywa. Niektórym kierowcom udaje się wyjść z takiej sytuacji, ale nawet ten weekend pokazał, że no, to jest kwestia losowa, kwestia szczęścia, duże prędkości, ułamki sekund, czas na reakcji, w zasadzie żaden, więc tutaj no, przydarzyło się, takie sytuacje zdarzają się w zasadzie wszystkim kierowcom. Robert po tym wypadku jeździł przez resztę weekendu ze starszą podłogą, więc nie da się tak do końca próbować porównywać nawet osiągów jednego i drugiego kierowcy. Dużo było kontrowersji wokół Roberta. Jedna z nich dotyczyła tej sytuacji w alei serwisowej i błędu popełnionego przez Williamsa, trzeba to powiedzieć otwarcie. Tutaj zespół popełnił błąd, niebezpiecznie wypuszczenie kierowcy z pola serwisowego. Robert nie miał w zasadzie nic do powiedzenia i tylko i jego reakcja, i reakcja Maxa Verstappena sprawiły, że nie doszło do kolizji, to kolizji, o której na pewno byłoby bardzo, bardzo głośno, bo Max Verstappen potem wygrał ten wyścig, a w tym momencie, kiedy była wykonywana ta zmiana, był kandydatem do zwycięstwa. Dziwne uzasadnienie sędziów tego incydentu, bo to Robert otrzymał punkty karne, zespół nie otrzymał kary finansowej, która zwykle jest przyznawana w takiej sytuacji. No Robert miał być winny tej sytuacji, wyjeżdżając zbyt wolno z pola serwisowego. Przejrzałem dziesiątki nagrań i wyjazdu Roberta, i wyjazdu George'a, i kolejnych pit stopów Roberta, i pit stopów wykonywanych przez innych kierowców, choćby przez Maxa Verstappena. Ja nie dopatruję się tam żadnej zwłoki, jeżeli chodzi o czas opuszczenia pola serwisowego. Zapala się zielone światło, znika podnośnik, Robert wyjeżdża jak każdy inny kierowca. Sędziowie nie popisali się, być może nie włożyli tak dużo uwagi, jak powinni, w ocenę tej sytuacji. I kolejna kontrowersja, o której też było głośno, nawet przeczytałem nagłówki, awantura w Williamsie, bo Russell wyprzedzał przy niebieskiej fladze i tak jak było w przypadku
tego użycia systemu DRS przy żółtej fladze, tak i tutaj nie ma przepisu, który by zabraniał kierowcy takiego manewru. Oczywiście kierowca, który otrzymuje niebieską flagę, powinien pozwolić temu kierowcy, który jest z tyłu, na bezpieczne wyprzedzenie, bo ten kierowca jedzie z większą prędkością, ale jeżeli przyjrzymy się tej całej sytuacji z kokpitu George'a Russella, to zobaczymy, że to niebieskie światło, czy ta niebieska flaga na kierownicy, ta lampka niebieska, która się pojawia tam na wyświetlaczu w zasadzie, który jest umieszczony w kokpicie, zapala się i znika, więc są takie momenty, kiedy Sebastian Vettel jest bliżej, ale potem w zakrętach ta niebieska lampka gaśnie, bo dystans jest zbyt duży, żeby kierowca mógł wykonać jakikolwiek manewr i w momencie, kiedy dojeżdżają już do tej prostej, zapala się ta niebieska lampka. I tutaj do oceny warto również posłużyć się tym, co widzi Sebastian Vettel swojego samochodu. No i przejrzałem ten przejazd samochodu Sebastiana Vettela. Nie ma tam żadnego momentu, w którym George Russell przeszkadzałby czy utrudniał Sebastianowi Vettelowi jazdę, czy spowodował, że Sebastian Vettel stracił na tym manewrze. Zresztą sam Sebastian Vettel ani nie wykonuje żadnych gestów, które ma w zwyczaju, ani nie zgłasza do zespołu jakichś problemów. Często Sebastian Vettel krzyczy blue flag, blue flag. Tutaj nic takiego nie było. To było raczej bezpieczne. Taka burza w szklance wody, więc widzicie, że tych sytuacji jest dużo, moja ocena jest różna. Niektóre wskazuję jako na korzyść Roberta, inne nie do końca. Mam prawo do własnej oceny i ten sezon pokazał, że trzeba mieć swoje zdanie, niekoniecznie iść za tym owczym pędem. I taką zasadę wyznawałem od początku i tej zasadzie pozostanę, niezależnie od tego, jak wielu z Was zdecyduje się pozostać po drugiej stronie, jak wielu z Was uzna, że warto iść jednak tam, gdzie słyszy się to, co chce się słyszeć. Jeszcze słowo na temat Williamsa, bo Williams w trakcie tego weekendu testował kilka nowych elementów, co może nieco zaskakiwać, ale to pokazuje, że przygotowania do roku 2020 idą pełną parą i tak rzeczywiście jest. Te dwa podwozia, które mają być przygotowane, rzeczywiście są przygotowywane na sezon 2020. Prace, z tego co wiem, choć pewnie mało nas już tutaj interesuje, idą zgodnie z przyjętym harmonogramem, zupełnie odwrotnie niż to miało miejsce w poprzednim roku. No a to wszystko dzięki dużej reorganizacji w fabryce, która wykonała się w zasadzie, zapoczątkowała się po tej wakacyjnej przerwie i teraz powoli, powoli to wszystko nabiera takiego kształtu, zaczyna funkcjonować odpowiednio. No i być może Williams ma szansę uniknąć ponownie, uniknąć takiej sytuacji, z jaką miał do czynienia, czy mieliśmy do czynienia w tym roku, kiedy Robert wracał do ścigania. No i to się wszystko bardzo źle poskładało. Te problemy Williamsa sprzed sezonu w zasadzie są odczuwalne przez cały sezon i nawet teraz w tym przedostatnim i myślę, że ostatnim wyścigu sezonu również, bo nie wiem, czy Williams dysponuje kolejną nową podłogą, czy taki element jest. Jeżeli nie, to pewnie Robert kolejny weekend przejeździ ze starą podłogą i nikt w Williamsie chyba specjalnie się tym nie przejmie. Myślę, że nas już to też specjalnie interesować nie będzie, za nami w zasadzie cały sezon. Choć mam nadzieję, że to pożegnanie Roberta, mam nadzieję, że chwilowe, bo gdzieś ta perspektywa 2021 otwiera się, czyli jest lekko otwarta, że to pożegnanie, jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że chwilowe, będzie w pozytywnym tonie, że to wszystko, co się wydarzyło w trakcie sezonu, i złego, i dobrego, zostanie przykryte jakimś dobrym akcentem, dobrym elementem. Tego Robertowi życzę i nam życzę jakichś takich pozytywnych emocji, kolejnego pozytywnego uniesienia, takiego mocniejszego bicia serca, a nie złości i zagryzania warg. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Dziękuję Wam, że kolejny raz byliście ze mną. Ostatnio było troszeczkę więcej przerwy, jeżeli chodzi o magazyny, więcej zaangażowania z mojej strony we współpracę z TVP Sport, bo jestem osobą, która jeżeli coś robi, czy czegoś się podejmuje, chce to robić najlepiej jak potrafi i takie jest moje założenie. Dużo można się tam nauczyć, bardzo wiele zobaczyć od tej strony technicznej, za co mam dużą sympatię i dużą wdzięczność osobom, które dały mi szansę i myślę, że to całe doświadczenie, które zebrałem tam, również przełoży się na poziom tego kanału. Może nawet jeżeli te odcinki będą rzadziej, będą ciekawsze, będą bardziej konkretne. Dzisiaj Wam już dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia, myślę, że nieco szybciej niż teraz, że te odcinki będą powstawać w mniejszych odstępach czasowych, a i Wy znajdziecie w nich coś ciekawego. Trzymajcie się i dobrej nocy.